Cześć, z tej strony Jarek Poleca, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj piątek, więc podążamy dalej swoją drogą. Wiecie co, będę miał dla Was, myślę, że w przyszły wtorek. Mam magnetofon szpulowy i będę chciał Wam go pokazać. Będzie miał teraz 46 lat. I cały czas działa. Taka to jest historia. A teraz chciałbym Wam zaproponować niezwykły film. Naprawdę mam tą kasetę cały czas przed sobą. Ogień na niebie. Historia oparta na prawdziwych zdarzeniach. Spójrzmy tutaj. To zdarzyło się naprawdę. W listopadowy wieczór 75 roku młody Drwal na oczach swoich przyjaciół został porwany na pokład niezidentyfikowanego obiektu latającego. Słuchajcie, robiono różne z nimi eksperymenty, czy mówią prawdę, i nigdy się nie okazało, że kłamali. Byli poddawani testom i okazało się, że nikt z nich nie skłamał. Film jest wstrząsający. Powiem Wam, że naprawdę takie, jakie tam są sceny, które odbywają się w statku kosmicznym, jakie eksperymenty oni, jakie zostali poddani eksperymentom, to jest coś nie do opisania. Musicie to zobaczyć koniecznie. Film jest wstrząsający, naprawdę oddaje to, co się wtedy tam zdarzyło. Polecam Wam serdecznie, poszukajcie. No, gdzieś powinien być. W każdym razie ja mam na kasecie VHS. Polowałem długo na ten film, jest. A tutaj widzicie małą półeczkę. Tej półeczki jeszcze Wam nie pokazywałem. Mam jeszcze kilka innych takich półeczek. O, mniej więcej. Tutaj jest też półeczka z filmami. I tam niżej jest półeczka z filmami. I jeszcze mam kilka innych takich półeczek. No tutaj widzicie, wszystko jest cyfrowe, nie? Tutaj sytuacja cyfrowa. Nie wiem, czy jesteście zainteresowani, żeby Wam pokazywać płyty DVD, filmy na płytach DVD. Ja może coś zrobię takiego. W kilku odcinkach, może nie w kilkunastu, tylko w kilku odcinkach zainteresuję Was po prostu filmami, jakie mam. Jakieś kasety magnetofonowe. No tu jest taki mały zbiór. Po przeprowadzce niestety nie mam gdzie tego ułożyć i tak po prostu na półeczkach mam to tak ułożone. Chciałbym na przykład mieć taką bibliotekę na zewnątrz ułożoną ładnie, żeby to było eksponowane. Zawsze mogę sobie podejść i coś sobie wybrać. Tutaj nawet spora kolekcja nowych wydań Gwiezdnych Wojen się pojawiła. No mam tego trochę. No dobra. Trzymajcie się zdrowo. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Niech się kanał rozwija. I do następnego razu, do wtorku, będzie magnetofon szpulowy. Cześć.